Mimo mało sprzyjającej aury na tor motocrossowe w Górkowie przyszła pokaźna ilość fanów sportów motorowych. Nie mogli być zawiedzeni, bo zawodnicy startujący w Mistrzostwach Polski Strefy Zachodniej dostarczyli im wielu emocji. Rywalizację młodzików wygrał Krystian Lonka z Automobil Klubu Głogów. Swój start doceniam jako dobry. Przegrałem chociaż w drugim wyścigu, bo zająłem drugie miejsce, ale wygrałem w pierwszym i to mi dało ogólnie pierwsze miejsce. No i staram się po prostu trzymać tą tradycję. Powiedział młody reprezentant AP Głogów. W rywalizacji zawodników z licencją bezkonkurencyjny był Łukasz Lonka, który wygrał oba biegi. Drugi w klasyfikacji zawodów był Arkadiusz Mańk, a trzeci ojciec Łukasza, Lonki Jacek. Jest nam niezmiernie miło, że możemy tutaj wygrywać i reprezentować tutaj naszego sponsora Automobil Głogów, który nam mocno pomaga i cieszymy się bardzo. Jest jeszcze miejsce w domu na puchary? Mało. Powiedział Jacek Lonka. Na zakończenie dzisiejszej rywalizacji w Mistrzostwach Polski rozegrano 31. wyścig o Puchar Głogowa. Triumfował Marcin Rzędkowski przed Konradem Różańskim z Gorzowa i Łukaszem Lonką, który chwalił sobie wyścigi na torze w Górkowie. Tor jest bardzo fajny, chyba ma najładniejsze ułożenie pod względem geograficznym i pod względem naturalnym w ogóle. Ogólnie jest organizacja na wysokim poziomie i na najwyższym poziomie praktycznie. Podsumował Łukasz Lonka, który w tym roku chce wejść do pierwszej trójki motocrossowych Mistrzostw Europy, a starty w Mistrzostwach Polski traktuje jako trening przed ważniejszymi zawodami. W klasie zawodników z licencją pozostali reprezentanci AP Głogów zajmowali następujące miejsca. Waldemar Lonka był 5, Łukasz Bębenik 9, Krzysztof Marszałek 17 i oczko niżej sklasyfikowano Pawła Pruszczyńskiego.